Pojednanie. Boże Narodzenie 1944 roku, 24 grudnia, Ardeny. Trzech amerykańskich żołnierzy, jeden ciężko ranny, zaginęło w pokrytym śniegiem lesie Ardenów. Błąkali się przez 3 dni, nie mogąc odnaleźć swojej jednostki. Jeśli schronienie nie zostanie wkrótce znalezione, ranny żołnierz najprawdopodobniej umrze. Zagubieni, zziębnięci i pogrążeni w bólu, z odgłosami wojny wybuchającymi wszędzie, myśl o powrocie do domu, do rodziny, nie dawała im spokoju. W końcu natknęli się na małą chatkę w środku lasu i zapukali do drzwi. Kiedy Elizabeth Winken i jej 12-letni syn Fritz usłyszeli pukanie, byli przerażeni. Elizabeth otworzyła drzwi i zszokowana zobaczyła na progu 3 żołnierzy wroga. Po obejrzeniu rannego mężczyzny, dobroć frau Winken powitała ich w środku. Miała niewiele, jedna kura to wszystko, co mogła wyprodukować dla zmęczonych wojną żołnierzy, ale chętnie ofiarowała im pożywienie. Gdy kurczak piekł się w piekarniku, rozległo się kolejne niespodziewane pukanie. Jej syn otworzył drzwi, zakładając, że jest tam więcej zagubionych Amerykanów. 4 mężczyzn stojących przed chatą nie było Amerykanami. Byli Niemcami. Karą za ukrywanie wrogich żołnierzy była śmierć. Elizabeth, w obawie o swoje życie, przepchnęła Fritza i wyszła na zewnątrz. Niemieccy żołnierze tłumaczyli, że są zagubieni i głodni i prosili o schronienie w Wigilię w jej domu. Elżbieta powiedziała im, że mogą się podzielić tym, co ma, ale ostrzegła, że ma innych gości. Niemieccy żołnierze surowo zapytali, czy są Amerykanami. Frau Winken przytaknęła. Es ist Heiligabend und hier wird nicht geschossen, powiedziała. Jest święta noc i tutaj nie będzie strzelania. Kazała niemieckim żołnierzom zostawić broń na zewnątrz, a następnie zaprosiła ich do środka. Napięcie w powietrzu było wyczuwalne, gdy niemieccy i amerykańscy żołnierze wpatrywali się w siebie. To, co wydarzyło się później, można określić jedynie mianem świątecznego cudu. Jeden z niemieckich żołnierzy, były student medycyny, zauważył ciężko rannego amerykańskiego żołnierza. Niemiec współczuł swojemu wrogowi i zaoferował opatrzenie jego ran, prosty akt dobroci, który rozładował napięcie. Amerykańscy żołnierze zaczęli porozumiewać się z wrogiem. Frau Winken skończyła przygotowywać kolację i poprosiła wszystkich, aby usiedli przy stole. Podczas modlitwy wyczerpani żołnierze zapomnieli o wojnie, choćby na chwilę. Kilku z nich, zarówno amerykańskich, jak i niemieckich, miało łzy w oczach, gdy jedli swój skromny świąteczny obiad. Tego wieczoru wrogowie ogłosili nieformalny rozejm, gdy Duch Bożego Narodzenia wypełnił maleńki dom frau Winken. Następnego ranka niemieccy żołnierze podali wskazówki dotyczące amerykańskiej linii frontu i dostarczyli Amerykanom kompas. Uścisnęli sobie dłonie, podziękowali frau Winken za jej gościnność i rozeszli się w różne strony. W obliczu otaczającej ich rzezi, Duch Bożego Narodzenia okazał się być potężniejszą siłą niż nienawiść do wojny. Źródło: James C. Roberts z American Veteran Center.